Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się kolejnymi produktami, jakie przyszły do mnie z firmy MAXSPECT. Mamy taki chwytak akwarystyczny, MAXSPECT Gripper się nazywa. Kolejną rzeczą jest klej Coral Glue na bazie cyanoakrylu. Wiele firm ma w swojej ofercie tego typu kleje. Jest to jakby nowość w MAXSPECTcie, ale nie jest to jakby czymś nowym ogólnie na naszym rynku, bo kleje cyanoakrylowe są stosowane naprawdę w akwarystyce od dawna. Czy to w akwarystyce morskiej właśnie do klejenia szczepek, przeważnie korali miękkich lub nie wiem, jakiegoś glona sobie gdzieś podkleić pod szczepkę. W akwarystyce słodkowodnej, słuchajcie, bardzo często jest używane do przyklejania mchu, przyklejania gdzieś roślin do korzeni itd., itd. Nie jest to szkodliwy klej, dlatego śmiało można tego typu kleje używać. A teraz słuchajcie, MAXSPECT Coral Putty. Jest to, słuchajcie, profesjonalny klej do klejenia korali. Składa się przeważnie, tak jak to w takich klejach ma miejsce, z dwóch składników. Jest to swego rodzaju taka szpachlówka koralowa. I co jest ważne, że to jest klej na bazie silikonu, który wygląda całkowicie inaczej. Zaraz Wam to dokładnie pokażę tutaj na filmiku. Nie jest to masa taka sztywna, nie są to, nie wiem, dwa kawałki plasteliny dosyć twardej, które musimy ugniatać, żeby to nam zmiękło i żeby fajnie nam to kleiło. I co tutaj jest bardzo ważne i świetną nowością, to zobaczcie, że macie te dwa składniki w różnych kolorach. Kolor biały i kolor taki, który nam przypomina algi wapienne. W momencie, kiedy zmieszamy te dwa kolory razem, czyli kolor biały z tym kolorem takim lekko czerwonawym, to akurat nam wychodzi kolor tej masy bardzo zbliżonej do alg wapiennych, co robi dobrą robotę, bo w momencie, kiedy będziemy kleić nasze szczepki do naszej skały, to nie będzie się rzucały w oczy bardzo ten kolor, bo przeważnie jak kleimy tradycyjnymi dostępnymi klejami na naszym rynku, tymi dwuskładnikowymi, to później mamy taki efekt widoczny, długo widoczny, aż ten klej biały, nie wiem, się nie zabrudzi, nie zajdzie troszeczkę glonem, czy nie pokryją go algi wapienne, a to trzeba czekać na to naprawdę długo. A tutaj, słuchajcie, mamy efekt od razu. Nie jest to, wiecie, super idealny efekt, który też się nie będzie przez jakiś czas rzucał w oczy, ale na pewno szybciej się przyzwyczajimy do wyglądu takiej szczepki przyklejonej właśnie tym klejem, niż tradycyjnej szczepki przyklejonej innym klejem konkurencyjnych firm, jakie są na naszym rynku. Co jest ważne, ale to jest w większości tego typu klei, że jest on całkowicie obojętny i bezpieczny w naszych akwariach. Nie wydziela totalnie żadnego zapachu. Tego Wam jakby nie pokażę, nie jestem w stanie Wam przekazać zapachu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest bezzapachowy. I co jest mega ważne, to ja Wam też zaraz pokażę, że totalnie nie brudzi wody. Kleiliście pewnie wiele razy innymi klejami dwuskładnikowymi i jak macie tych szczepek do przyklejenia jedną, to jeszcze pal 6, to nic się tam jakby nie dzieje, ale jeżeli nagle zakładacie akwarium i kleicie kilkanaście szczepek i tamte tradycyjne kleje po prostu robią nam takie zmętnienie w tej wodzie. Jeżeli kleimy dużo tych szczepek, to totalnie wodę mamy mleczną. Tutaj słuchajcie, ta kolorowa masa jest bardziej miększa w dotyku niż ta biała. Teraz sobie spróbujemy, słuchajcie, to połączyć. Jest totalnie inna praca z tym materiałem, jak, słuchajcie, z tradycyjnymi klejami, jakie są na naszym rynku. No to jest całkowicie co innego, słuchajcie, to jest bajka, bym powiedział. Miękkie, elastyczne, bardzo plastyczne. Tak jakby było wilgotne cały czas. No całkowicie inaczej się zachowuje. To jest podstawka MAXSPECTa, która jest obrośnięta właśnie algami w sposób naturalny. A tutaj jest ten klej, który mamy wyrobiony i wygląda to, słuchajcie, coś takiego. No mówię, po jakimś czasie jak ona jeszcze troszkę się przybrudzi. Wygląda to o wiele lepiej, niż jakbyśmy skleili normalnym takim klejem konkurencyjnej firmy. Nie będę, słuchajcie, kleił szczepki. Nie będę kleił szczepki, tylko ja bym chciał zrobić taki test. Zrobimy sobie taki stożek. Weźmiemy kawałek innego materiału i spróbujemy to, słuchajcie, razem skleić. I zobaczymy, jak z wytrzymałością tego spoiwa po jakimś czasie, jak się połączy. Wtedy będziemy mądrzejsi i zobaczymy, jaka jest siła tego kleju. Cały czas jest bardzo fajny, elastyczny, w bardzo łatwy sposób, słuchajcie, się go aplikuje. Dobra, mamy, słuchajcie, połączenie mniej więcej przyszykowane. Niech to sobie poleży gdzieś z boku na spokojnie, a ja wam pokażę, słuchajcie, teraz jak jest z tym, jeżeli chodzi o obrudzenie wody, bo to jest też bardzo ważne i chciałbym, żebyśmy to wszyscy dobrze, słuchajcie, zobaczyli. Dobra, teraz sobie, słuchajcie, będę ugniatał przez jakiś czas dwuskładnikowy, konkurencyjny klej firmy. To jeszcze troszkę musi, słuchajcie, potrwać, a to musi zmięknąć najpierw. Dobra, już mamy jednolitą masę i teraz wam pokażę, jak się zachowuje taki klej, jakbyśmy go chcieli montować na przykład w tym. No mniej więcej wiecie, jak wkładamy. Znaczy, są różne techniki, nie? Jeżeli ktoś robi to bardziej, słuchajcie, delikatnie i wkłada taki klej do wody na podstawce i już tam jakby nie kombinuje, no to wtedy jest ok, nie? To wtedy jakby no nic się nie stanie. Jeżeli mamy, wiecie, ładnie sobie skleimy, jeżeli sobie ładnie skleimy taką szczepkę wcześniej gdzieś, wiecie, poza akwarium i już ładnie sklejoną wkładamy do środka do wody i nie ruszamy tego kleju, no to jak najbardziej takiego efektu, jak teraz wam prezentuję, nie będzie, nie? Ale tu chodzi o to, że jeżeli byśmy go chcieli tam poprawić coś, ugnieść w wodzie i tak dalej, to woda się robi, zobaczcie, bardzo mętna, nie? Woda się robi bardzo mętna, no i tak zazwyczaj to wygląda. Jeżeli mówię, tutaj był tylko malutki fragmencik tego kleju, ale jeżeli byśmy mieli tego kleju znacznie więcej i byśmy kleili kilkanaście szczepek, to często gęsto woda robi się właśnie mętna w naszym zbiorniku i wtedy raczej trzeba wyłączyć odpieniacz, żeby odpieniacz nam nie zwariował. Dobra, woda wymieniona na czystą. Weźmiemy sobie dwa kawałki tego. Zrobimy podobnej wielkości, słuchajcie, zrobimy podobnej wielkości kulkę. Zmieszamy te dwa składniki, żeby się nam zrobiła jednolita masa. Dobra, i zrobimy taką samą czynność, wsadzimy tą naszą masę do wody i będziemy ją też miętolić tutaj. Miętolić, żeby wam pokazać, jak woda wygląda po... Mogę nawet to rozścierać, widzicie, mogę to nawet rozścierać na płaskie takie i jakby decyzja pozostaje wam. O, włos mojego psa wleciał. Także decyzję zostawiam wam. Pokazałem wam dwa produkty i to wygląda, słuchajcie, no tak, no zobaczcie, no to sobie mogę to rozgniatać, rozcierać, zobaczcie, na jakieś takie nawet płaskie te i tutaj nic się, słuchajcie, nie dzieje, totalnie nic się nie dzieje. Mam jeszcze kawałek, słuchajcie, podstawki, zobaczymy sobie Coral Glue. O, to jest cyanoakryl w postaci takiego żelu, widzicie? Tak to wygląda. Nie rozlewa się, czyli w miejscu, gdzie aplikujecie, tam, słuchajcie, to zostanie. Jeśli chodzi o Coral Grippera, którego teraz możecie zobaczyć, jest to chwytak totalnie antykorozyjny. Nie będzie wam rdzewiał w wodzie. Bardzo mocny chwyt, ja go przetestowałem, słuchajcie, na wiele sposobów u siebie w akwarium. podnosząc nie tylko leciutkie szczepki, ale i skałki takiej wielkości, którym jakby on jest w stanie objąć swoimi chwytakami. Bez problemu wszystko fajnie się trzyma, rączka bardzo dobrze przylega do dłoni. Tu mamy jeszcze taki uchwyt na palec, żeby to wszystko było mocno stabilne. Chwytak występuje w dwóch długościach, 83 lub 60 cm. Co wam, słuchajcie, mogę jeszcze powiedzieć na temat tego chwytaka, to on jest skonstruowany w taki sposób, że tutaj mamy te silikonowe elementy, które nam lepiej trzymają. Tutaj, jak widzicie, to też wszystko się nie bierze, z niczego. Mamy taką tarkę, żeby ten chwyt był znacznie lepszy. Jeżeli łapiemy jakieś większe elementy, które się mieszczą tutaj, to wtedy ten chwyt jest bardziej stabilniejszy też przez te nacięcia, które tutaj widzicie. Do tego sama konstrukcja, słuchajcie, gripera jest tak zrobiona, że tutaj jest tylko kawałek sprężynki w tym miejscu, a dalej przez całość tej rurki, aż w tym miejscu idzie linka. Idzie, słuchajcie, linka, która tu jest zamontowana na taką specjalną blaszkę i podpięta pod tą rączkę. I ta linka po prostu naciąga nam tutaj te dwie łopatki. I co jeszcze mi się podoba podczas użytkowania, że do środka nie wylewa się woda. Do środka jakoś, no, wkładając go do wody nawet dosyć głęboko i wyciągając, to potem wylewają się z niej jakby minimalne ilości wody. Nie jest tak, że ta woda nam się nie wiadomo jak tutaj mocno wlewa w tą rurkę do środka. No i później wyciągając taki chwytak z wody, ta woda nam cieknie, nie? Musimy gdzieś go odłożyć, bo jest dosyć sporo wody w środku w takim chwytaku. Tutaj, słuchajcie, tego totalnie nie ma. Dobra, ale wróćmy teraz do naszego połączenia. Zaraz to będziemy siłowo, słuchajcie, ogarniali, ale trzyma. Myślałem, że tutaj klej, ten cyjanoakrylowy, że zaraz puści, ale trzyma. Dobra, weźmiemy go siłą troszkę. No kurczę, poczekajcie. Kurde, nie chcę puścić. I to mówię wam zupełnie serio. Ale o, jak już użyliśmy znacznie więcej siły, to puściło, nie? Ale zobaczcie, że się oderwało też troszkę, już jakby, nie no, złapał mocno, zobaczcie, aż się oderwało element jakby, o, patrzcie, jeszcze tutaj mi została wysuszona asterina. Widzicie, oderwało się kawałek aż stopki z jednej podstawki, tutaj ją macie, także złapało mocno. A zobaczmy sobie to, słuchajcie, jak to wygląda. No to... No to powiem wam, że to złapało. Ale nie ma takiej rzeczy, którą się nie da rozdzielić. Poczekajcie, spokojnie. O, puściło. Puściło, ale chwyt naprawdę mocny. Naprawdę mocny. Zobaczcie, że chytnęło. Zobaczymy, czy... O. No chytnęło, zobaczcie, tutaj miałem takie stare jakieś poklejone. To wszystko, słuchajcie, złapało i wyrwało się z tym, co tutaj było na tej podstawce. Kleić klei super, no takie jest jego założenie, że właśnie tak ma kleić, ale co jestem pozytywnie do tego kleju nastawiony, to przez konsystencję, przez jakość i po prostu, no, przez pracę z tą masą. Jest wilgotna, jest bardzo elastyczna, fajnie się układa i totalnie nie brudzi wody. Także to jest mega plus tego kleju. No, złapało naprawdę mocno. Także to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć.